dzisiaj przedstawię, jak poradzić sobie w Google Docs. Wchodzimy na stronę Google. Tu mam maila, mam grafikę, tu klikamy te raz, dwa, trzy, ten kwadrat składający się z małych kwadracików. I mamy dysk. Tutaj jest zawartość dysku. Możemy do tego przejść z adresu. W pole adresu wpisując drive.google.com. Tu mamy dopy i tworzę no. Utwórz. Klikam. Utwórz. Teraz Mozilla trochę się zawiesiła, bo się wyświetliło takie coś. Ale to jest kwestia chwili. Ona teraz myśli i odpoczywa sobie. To jest maszyna licząca, która liczy tylko na siebie. Nie liczy na nas, na naszą chęć pracy czy działania. To jest kwestia oczywiście chwili poczekania. To urządzenie też nie jest najnowsze, dlatego tak się dzieje. Jestem bardzo ciekaw, co dalej będzie się działo. Będzie się działo wiele rzeczy ciekawych. Jest, uruchomiło się, utwórz. Teraz mamy do wyboru folder, dokument, prezentację, arkusz. I formularz nawet jest. Mi chodzi o arkusz. Chcę dzisiaj pokazać, jak arkusz kalkulacyjny wygląda w Google Drive. Wchodzimy, otwiera się w nowym oknie. Arkusz kalkulacyjny bez tytułu. Można mu nadać tytuł i tu są wszystkie potrzebne kolumny i te drugie, czyli kolumny i w tabelce przedstawione kolumny i ter i td, no wiadomo o co chodzi, kolumny i staw, wiersze. Kolumna po prawej, po lewej, wiersze i kolumna składa się to wszystko z tego. Dobrze. I teraz mamy tutaj funkcję FODX, klikam na to, nie działa. Dlaczego? Bo nie chcę współpracować z wstaw funkcję. Funkcja jest tu. Suma, average, count, max, min. Więcej. Nas interesuje więcej. Super Drive, czyli listy funkcji arkuszy kalkulacyjnej Google, wyskakuje w internecie. Jest dostępne są funkcje bazodanowe, bezbazodanowe funkcje i jest ich dużo, bo widzimy tutaj jest dużo finansowe. No i opis. Nas interesuje jakaś funkcja Google. Google, funkcje Google, fajnie. To co nam to daje? Informacyjne, inżynieryjne, logiczne, matematyczne. Matematyczne, bo my będziemy teraz matematykę robić w internecie. Co dalej, co z matematycznego możemy punktu widzenia? Tutaj przejeżdżam przez te wszystkie matematyczne i nie widzę nic, co by mi pomogło. Sinus. Zwraca sinus kąta podanego w radianach. Wartość matematyczna. Sum. Zwraca sumę szeregu liczb i lub komórek. Klikniemy sobie na więcej informacji i znowu otwiera się tutaj pomoc. Sum A2, A100, dwukropek. Sum 1, 2, 3, 4, sum 1, sample usage, czyli przykładowe użycie. Dobrze, dosyć pierdzielenia kotka za pomocą młotka. Teraz przejdziemy do arkusza. Wpiszemy tutaj sobie dane. No, wpisywałem, ale nie działa. Znaczy, kliknąć dwa razy i dane. Tabulator przeschodzi nam ilość. Dziwnie to wygląda, bo jest małe i duże i L. Ilość. Dane. Mamy dane. Co mamy dane? Mamy dane 600 punktów i chcemy sumować
to z jednym punktem. I co teraz? Sum, funkcja sum. Tutaj będzie sumowane w trzeciej A3, sum. No i pewnie jak to wyglądało tutaj, jest w nawiasie. W nawiasie i dwukropek rozdziela. W nawiasie, suma, w nawiasie, A2, dwukropek, B2. Zamykamy nawias, Enter i nie działa. Podejrzewam, że tutaj trzeba z dużej litery dać to sum. Zaznaczam to sygnałem. O, czaps jest włączony. Nie, dlaczego nie działa? Coś mi tutaj nie pasuje. Backspace tutaj. Sygnałem. Enter. Nie działa. Zobaczmy tu dokładnie, jak to wygląda. Sum A2, dwukropek A100. Sum 1 A2. Waliło. Nie działa tak jak powinno, ale damy radę. Kiedy indziej. Czyli pewne funkcje w arkuszu kalkulacyjnym nie chcą współpracować z nami.